Ой, то не вечер, то не вечер. Мне малы мало спало. Мне малый, мало спало. Ой, да не привет. Romuald Koperski pojedynek z Syberią. Wstęp. Zimowe wieczory to najlepsza pora na odpoczynek. Padający za oknem śnieg i atmosfera domu pełnego ciepła i dźwięków sprawiają, że oddajemy się przeróżnym marzeniom. Wiadomo, nie zawsze realnym. Rankiem przeważnie zapominamy o wszystkim. Jesteśmy wypoczęci, a co za tym idzie, mózg nasz pracuje trzeźwiej. Kiedy jednak następnego dnia tkwimy w słuszności wieczornych urojeń, bądźmy pewni jest to znak, że nad sprawą warto pomyśleć, nawet jeśli wszystko wydaje się kompletną bzdurą, po prostu w myśl zasady że tylko to, co na pozór głupie i szalone, jest naprawdę cokolwiek warte. Tak, a nie inaczej powstał szalony pomysł przejażdżki samochodem z Europy do Nowego Jorku. Ma się rozumieć drogą lądową, którędy? Przez całą Syberię, Alaskę, Kanadę i prawie całe terytorium USA. Wyczyn na pozór niemożliwy, ale dlaczego nierealny? Właśnie z tego powodu z uporem maniaka rozpocząłem przygotowania do podróży, które, jak później okazało się, od początku skazane były na niedokończenie. Nikt nie mógł mi pomóc lub choćby posłużyć dobrą radą, ponieważ nikt tej trasy dotychczas nie przejechał. Nawet fachowcy z Moskwy zajmujący się turystyką. Niekonwencjonalną rozkładali ręce, gdyż niewiele mogli mi o Syberii powiedzieć. Syberia, przez którą planowałem podróż, to bezkres tajgi, bezdroży, to pół zamkniętego dotychczas świata. Znajomi, którym zwierzałem się ze swoich planów, pukali niedwuznacznie palcem w czoło, a przedstawiciele władz Rosji uznali sprawę za technicznie niewykonalną. Lecz na przekór wszystkim, mój mocno rozwinięty instynkt wędrowania sprawił, że za wszelką cenę postanowiłem tę podróż odbyć. Kontynuowałem przygotowania, szukałem map, zbierałem informacje od meteorologów, bez rezultatu pisałem listy do koncernów i różnych firm o poparcie mojej ekspedycji, ale nikt nie był zainteresowany udzieleniem mi jakiejkolwiek pomocy. Tylko profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zachwyceni byli moim pomysłem. Ponieważ byli to znawcy meteorologii i geografii, fachowo wyjaśnili mi, co pod daną szerokością geograficzną może mnie spotkać. Prócz tych cennych dla mnie informacji, wszyscy jak jeden mąż odmawiali mi udzielenia pomocy. Nie powiodła się też próba znalezienia współtowarzysza podróży, i w ogóle wszystko nie wychodziło. Kiedy do planowanej daty wyjazdu pozostało sześć tygodni, zrozumiałem, że nikt mi pojazdu na tę przejażdżkę nie zafunduje. Poszedłem więc na złomowisko, gdzie znalazłem porośniętego już trawą starego Landrovera. Wraz z zaprzyjaźnionym mechanikiem rozebraliśmy na części skazany na piec hutniczy samochód, po czym dokonując przeróżnych innowacji złożyliśmy go na powrót do kupy. Nie robiąc sobie nic z niepowodzeń, które mnie od początku nękały, załatwiłem wizy oraz inne dokumenty podróży i czym bliżej było do wyjazdu pewniejsze stawało się, że na żadnego sponsora liczyć. Nie mogę. Tak też się stało. Na dwa dni przed planowanym terminem wyjazdu zabrałem się za malowanie samochodu, notabene niesprawdzonego jeszcze w terenie. Poinformowałem liczne media o swojej wyprawie, lecz nikogo to nie zainteresowało. Dwie godziny trwało przygotowanie niezbędnego, skromnego wyposażenia. W ten oto sposób 15 maja. 1994 roku wbrew opiniom wszystkich, wbrew radom znawców Rosji, wbrew przestrogom przedstawicieli ambasady rosyjskiej w Szwajcarii, wyruszyłem z Curychu do Nowego Jorku. Byłem pełen optymizmu, posiadałem bowiem kompas oraz dostępną w każdym atlasie szkolnym mapę Rosji. Nadszedł dzień, kiedy marzenia stały się rzeczywistością. 15 maja 1994 roku wyjeżdżałem z Curychu. Żegna mnie garstka znajomych, którzy, pewni, że nie powrócę cały i zdrowy z tej szaleńczej wyprawy, pozują ze mną do ostatnich wspólnych fotografii. Aby skrócić ten żałobny nastrój, zapowiadam swój rychły powrót. Po czym opuszczam smutne to towarzystwo i zgodnie z wcześniej zaplanowaną trasą udaję się w kierunku granicy, aby przez Niemcy dotrzeć do Polski. Następnego dnia jestem już w rodzinnym Gdańsku. Dwa dni poświęcam na uzupełnienie skromnego wyposażenia. Wreszcie przygotowania uznaję za zamknięte, więc jeszcze kontrolnie, dla zasady, wjeżdżam na wagę. Okazuje się, że gotowy do drogi Land Rover jest przeciążony. Waży ponad 5 ton, kiedy dopuszczalny jego ciężar nie powinien przekraczać tony. A nic zdaje się próba odciążenia pojazdu. Jestem pewien, że wszystko, co znajduje się w samochodzie, jest niezbędne do przetrwania w surowych warunkach Syberii. W związku z tym, że ostatnimi czasy wszędzie straszono mnie mafią, która agresuje na drogach prowadzących z Europy Zachodniej do Moskwy, uznaję, że w celu zmniejszenia ryzyka najbezpieczniej będzie wjechać na teren Rosji od strony Finlandii. Z Gdańska do Helsinek kursował regularnie prom samochodowy, postanawiam więc następnego dnia na nim wyruszyć w dalszą podróż. Samochód swym dziwacznym wyglądem przyciąga uwagę przechodniów. Po obu stronach jest wymalowany wielkimi literami dający dużo do myślenia napis Zurich, Syberia, Alaska, Kanada, New York. Znajdujący się na całej powierzchni dachu bagażnik z dodatkowymi karnistrami na paliwo oraz aluminiowymi skrzyniami, już samym swym wyglądem mówi o wielkiej przygodzie. Z dumą widzę, że prawie na każdym przychodniu widok objuczonego samochodu wywiera wrażenie. Po rutynowej, krótkiej kontroli celnej wjeżdżam na pordzewiałą, pokrytą białą farbą Pomeranię. Prą pasażerski, który ma mnie przetransportować do Helsinek. Po zajęciu kabiny udaję się do restauracji na kolację. Dopiero teraz, pierwszy raz od miesięcy, czuję ulgę. Uświadamiam sobie bowiem, że naprawdę jadę, że wbrew wszystkiemu i wszystkim doprowadziłem do rozpoczęcia wyprawy. Szczęśliwy siedzę w restauracji, jeszcze nie dociera do mnie fakt, że rzuciłem wyzwanie Syberii i jej całej nieposkromionej naturze. Po dwudniowej podróży wyjeżdżam na ulicę Helsinek, skąd drogą numer 7 udaję się w kierunku granicy z Rosją. Po kilku godzinnej jeździe docieram w pobliże przejścia granicznego. Jest noc. Krótka kontrola celników fińskich Otwiera się szlaba i wjeżdżam na zalesiony pas ziemi niczyjej. Po pięciu minutach docieram do terytorium Rosji. Zapalają się światła reflektorów, ich oślepiający blask zmusza mnie do zatrzymania się. Dokumenty do kontroli, usłyszałem w znanym mi języku rosyjskim. Powoli wzrok przyzwyczaja się do panujących jasności i widzę, że samochód jest otoczony przez. Żołnierze. Podaję paszport i czekam na dalszy rozwój wydarzeń. Urzędnik wraz z dokumentami oddalił się do pobliskiego posterunku, co dało mi czas na rozglądnięcie się po okolicy. Na prawo i lewo w pewnej odległości znajdował się ciąg oświetlonego terenu, na którym celowo ustawiono wieże, by całkowicie kontrolować teren. Między dwoma rzędami słupów znajdował się ogrodzony drutem kolczastym zakazany pas. Każdy słup mógł mieć około 4 metrów wysokości. Moje dokumenty były sprawdzane długo i wnikliwie. Wreszcie, po jakimś czasie, zjawił się żołnierz i, oddając mi papiery, zapytał o miejsce docelowe podróży. Kiedy wyjaśniłem mu, że jestem w drodze do Nowego Jorku, Popatrzył na mnie jak na idiotę, po czym uśmiechnął się pobłażliwie i polecił jechać dalej. Każdy, kto kiedykolwiek przekraczał granicę lądową z Rosją, wie co to za uczucie. To osobliwy dreszczyk emocji, to pewnego rodzaju ruletka. To sytuacja, z której może dużo wyniknąć, dlatego też bardzo się ucieszyłem, że tę przykrą sprawę mam już za sobą. O tym, że byłem w błędzie, przekonałem się niebawem. Parę kilometrów dalej, zauważyłem jasno oświetlony teren. Gdy dojechałem na miejsce, domyśliłem się, że dopiero teraz znajduję się na właściwej granicy, tu już mnie oczekiwano. Przybyły ponury w całej okazałości. Oficer oświadczył, iż mam bardzo dobre poczucie humoru, lecz bardzo słabe wiadomości z geografii, gdyż Nowy Jork nie znajduje się w Rosji, tylko w USA. Odparłem, iż zapewne pan oficer posiada lepsze wiadomości z geografii, lecz nie posiada fantazji. Ponieważ Rosja jest tylko moim krajem tranzytowym, przez który zamierzam udać się do Nowego Jorku. Po tej kurtuazyjnej wymianie zdań poproszono mnie do obdrapanego budynku, który spełniał rolę Urzędu Celnego. Podczas gdy zajęty byłem wypełnianiem różnych formularzy wjazdowych, samochód został poddany ogólnym oględzinom oraz obwąchany przez psa z wyglądu przypominającego wilka. Po trwających około godziny formalnościach zezwolono mi wjechać na terytorium Rosji. Ostrzeżono mnie przed bandami czyhającymi na obcokrajowców oraz życzono szczęśliwej podróży. – Nie dojedziesz nawet do Moskwy! – usłyszałem głos i zauważyłem uśmiechniętego oficera, znawcę geografii. – Mówili mi o tym w cyrychu – odpowiedziałem. Odwzajemniając uśmiech. Ponieważ była głęboka noc, zdecydowałem, że zostanę na granicy do świtu, gdyż przyznam, że po tych ostatnich ostrzeżeniach zrobiło mi się bardzo nieswojo. Ranek pogłębił jeszcze moją apatię, gdyż dzień odsłonił miejsce mojego postoju. Dopiero teraz zauważyłem betonową wieżę obserwacyjną, podobną do tych, które stoją na niektórych lotniskach. Dookoła uwijało się mnóstwo żołnierzy. Każdy prowadził psa. Odnosiło się wrażenie, że jest się w koszarach, w których ogłoszono alarm bojowy. Do tego wszechobecne błoto i szarość. Wiosna pod tę szerokość geograficzną jeszcze nie zawitała. Okolica przerażała i odpychała. Nigdy i nigdzie nie widziałem tyle drutu kolczastego w jednym miejscu. Ktoś kiedyś powiedział, że granice ZSRR tworzą największy na świecie obóz koncentracyjny. Teraz dopiero widzę, ile w tym stwierdzeniu jest prawdy. Ruszam w kierunku Wyborga. Czymś, co kiedyś było drogą, było to wyboje reszt. Twardej na wierzchni, wszystko to sprawia, że wlokę się żółwim tempem. Lecz co to? Kolejny szlaban. Stop! Proszę wnieść opłaty na ochronę środowiska, oświadcza miłym głosem pani sierżant. I choć jest to paradoks, płacę równowartość 50 dolarów. Przezornie pytam, ile posterunków muszę minąć, by opuścić pas graniczny. Za dziesięć kilometrów będzie jeszcze jeden, odparła uśmiechnięta pani sierżant. Ostatni posterunek graniczny znajdował się na przedmieściach wyborga. Tutaj kontrolujący mnie oficer był wczorajszy. Po raz kolejny ostrzegł o grożącym mi niebezpieczeństwie i nieśmiało zapytał, czy nie mam przypadkiem puszki piwa? Hmm, owszem, towarzysz komandir, mnie piwo jest. Za wspólną pomyślność wypiliśmy po kilka piwek po czym ostatecznie wjechałem do Rosji na podstawie przejechanych kilometrów obliczyłem że przeciętny obywatel byłego ZSRR miał prawo zbliżyć się do granicy państwowej na odległość nie mniejszą niż 64 km przede mną cała Rosja tajemnicza i zagadkowa to prawie pół zamkniętej dotychczas planety. Zapewne wszyscy, którzy pierwszy raz zobaczyli ten kraj, przeżywali, podobnie jak i ja, podniecenie wywołane czymś potężnym i nieznanym. Będę musiał przemierzyć tysiące kilometrów, docierając do miejsc, gdzie jeszcze nie stąpała noga reportera, gdzie miasta i wsie są tylko małymi punkcikami na bezkresnych przestrzeniach. Mijam miasto Wyborki i trasą M10 udaję się w kierunku Sankt Petersburga. Jestem już w innym świecie świecie smutnej, twardej rzeczywistości dokoła nieład i szarość niegustowne dekoracje, szpecące otoczenie ludzie patrzący obojętnym wzrokiem widok ten sprawia, że jest mi bardzo nieswojo. Będąc pod świeżym wrażeniem wczorajszego dnia oraz przestrug, które zewsząd otrzymywałem, zrobiłem się przesadnie ostrożny i wszędzie wietrzyłem podstęp. Postanowiłem, iż nie będę zatrzymywał się na drogach, a noce będę spędzał zaszyty głęboko w lesie. Również wszelkie przerwy w podróży miały się odbywać z dala od tras przelotowych i skupisk ludzkich. Samobójstwem wręcz wydawało mi się skorzystanie z jakiegokolwiek zaproszenia. I tak w nastroju człowieka chorego na manię prześladowczą, tego samego dnia bez przygód dojeżdżam do Sankt Petersburga. Petersburg, dawniej Leningrad, do roku 1918 był stolicą carskiej Rosji. Jedno z niewielu miast, które za czasów niedawnego ZSRR Udostępnione było dla turystów zagranicznych. Piękny zespół architektoniczny i urbanistyczny sprawił, że Sankt Petersburg po dzień dzisiejszy jest wizytówką Rosji. Wszędzie jest czysto i schludnie. W nadziei otrzymania dokładniejszej mapy całego kraju, jadę do pewnej firmy zajmującej się turystyką, której adres otrzymałem od przedstawicieli władz Rosji w Szwajcarii. Po półtora godzinnej jeździe odnajduję wskazane biuro podróży, którego pracownicy bezradnie rozkładają ręce. Takiej mapy nie posiadamy. Jedyna, jaką możemy ofiarować, to mapa regionu, ale i ona jest niedokładna, odpowiadają. Spróbujcie w Moskwie, tam może coś znajdą. Ale chyba będzie też ciężka sprawa, gdyż za czasów ZSRR mapy stanowiły przedmiot największej tajemnicy państwowej i były dostępne tylko w kręgach wojskowych i niektórych służb specjalnych. Jak jest teraz, nie wiemy, dodali. Późnym popołudniem opuszczam piękny Sankt Petersburg i udaję się w kierunku Moskwy. Jadę ruchliwą drogą, która na mapie nazwana jest międzynarodową. W praktyce, hmm, jest to bardzo szeroki pas nierówno ułożonego asfaltu z rozległymi, piaszczystymi poboczami, które mają znaczenie wojskowo-taktyczne, stanowiąc idealną drogę dla pojazdów gąsienicowych. Mijam posterunek Gaj. Gaj w języku rosyjskim. GUSODARSTWIE na autoinspekcja. Państwowa inspekcja samochodowa. Pozostałość po specjalnym oddziale milicji, który za czasów ZSRR zajmowała się kontrolą wjeżdżających i wyjeżdżających osób i pojazdów z miast i osiedli. Przeciążony samochód dobija na każdej nierówności, których bardzo dużo na drodze. Zaczynam orientować się w przepisach ruchu drogowego obowiązującego w tym kraju, które istnieją tylko teoretycznie, ponieważ w praktyce pierwszeństwo ma ten, kto jedzie większym lub szybszym pojazdem. Mijam wsie i osiela, drewniane, malowane domy. W każdej osadzie kwitnie handel przydrożny. Towary najczęściej oferowane to kartofle i mleko, a w miejscowościach leżących blisko jezior i rzek, suszone ryby. Widząc wszechobecną biedę, jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, że jadę przez najbogatszą część Rosji. Pomimo późnej pory jest jeszcze bardzo jasno, więc szukam odpowiedniego miejsca na pierwszy nocleg. Wjeżdżam w leśną ścieżkę, by oddalić się od głównej drogi i rozbić obóz z dala od oczu ludzkich. Mój ośmiocylindrowy Land Rover doskonale dał sobie radę z błotem sięgającym po osie, i po 20 minutach jazdy zatrzymuję się nieopodal niewielkiego jeziorka otoczonego brzozowym lasem. Wokół dziewicza natura. Daleko po przeciwległej stronie jeziora widać samotną, zagubioną w lesie wioskę. Obserwuję ją przez lornetkę. Bardzo małe drewniane chaty, pomalowane w różnorodne kolory. Na próżno szukam jakichkolwiek oznak życia. Wioska robi wrażenie niezamieszkanej. Ptaki, ptaki niesamowite ilości ptaków rozśpiewanych w wiosennym koncercie, właśnie te skrzydlate stworzenia uzupełniające swoimi głosami tę piękną, rajską scenerię, najbardziej utkwiły mi w pamięci z pierwszego noclegu na rosyjskiej ziemi. Rozpalam ogień i przygotowuję kolację. Jestem odprężony i oddycham wolnością. Do późnej nocy siedzą przy ognisku, delektując się ciszą, myśląc o przyszłej drodze i o czekających mnie jeszcze przygodach. Rano obudził mnie chłód i śpiew ptaków. Jest koniec maja i choć w Europie Środkowej jest już prawie lato, tu... Wiosna dopiero się zaczyna. Chcąc jeszcze za dnia dojechać do Moskwy, pośpiesznie pakuję wszystko do samochodu i udaję się w kierunku szosy. M10 to jedna z głównych i bardziej ruchliwych dróg prowadzących do stolicy. Z zaciekawieniem patrzą na mijające mnie pojazdy, rozszyfrowując ich marki oraz lata produkcji. Ze zdumieniem stwierdzam, że większość prywatnych samochodów to demobil wojskowy. Stare ciężarówki jak Ziły, Urale, Krazy, wszystkie wymalowane na kolor ciemnozielony. Benzyna w Rosji jest bardzo tania i, mimo że pojazdy te zużywają niekiedy do 50 litrów na 100 kilometrów, to każdego posiadacza stać jest na ich użytkowanie. Jeżdżą też i mniejsze samochody, łady, wolgi, stare pobiedy oraz wyprodukowane na licencji włoskiej Żiguli. Od czasu do czasu wyprzedza mnie nowy pojazd marki zachodniej, przeważnie Mercedes lub BMW. Kogo stać na taki luksus w Rosji nie jest dla mnie tajemnicą. Co kilkadziesiąt kilometrów mijam charakterystyczne dla tego rejonu kolorowe drewniane chałupy, które ustawione po obu stronach trasy tworzą jednakowo wyglądające wsie. Po kilku godzinach jazdy docieram do miasta Tver, skąd próbuję połączyć się telefonicznie z firmą Pilgrim w Moskwie. Firma ta jest oficjalnym przedstawicielem turystyki niekonwencjonalnej na terenie Rosji. Po dwóch godzinach oczekiwania uzyskuję połączenie i potwierdzam swój przyjazd. Do Moskwy zostało około 200 km, więc niecałe 3 godziny jazdy. Duży ruch na tej trasie sprawia, że czuję się bezpieczniejszy, lecz pomimo to rozglądam się bacznie na wszystkie strony, tuż przed rogatkami stolicy widzę zapory przeciwpancerne usytuowane po prawej stronie drogi. Dopiero z olbrzymich napisów dowiaduję się, że jest to miejsce, do którego dotarły wojska hitlerowskie w 1942 roku, a konstrukcja spełnia rolę pomnika, upamiętniającego tamte historyczne dni. Po chwili wjeżdżam na trzypasmową arterię szybkiego ruchu i po godzinnej jeździe docieram do stolicy Imperium. W tej właśnie chwili pomyślałem o wszystkich moich znajomych, o przedstawicielach władz Rosji, o oficerze, znawcy geografii i innych grabarzach, którzy byli wręcz pewni, że nie dojadą nawet do Moskwy. Ponad godzinę zajęło mi odszukanie firmy Pilgrim, w której spodziewałem się uzyskać mapę oraz kilku wskazówek odnośnie poruszania się po bezdrożach Syberii firmie przyjęto mnie bardzo życzliwie, pytając o przebieg dotychczasowej podróży. Dzisiaj jest już późno i niewiele możemy załatwić. Jutro ściągniemy naszego pracownika, który z wykształcenia jest kartografem. Ma różne mapy, więc na pewno coś da się zrobić, powiedział jeden z pracowników. Na razie odstawimy Twój samochód w bezpieczne miejsce, gdyż w Moskwie różnie bywa, a jutro od rana działamy, dodał. Ucieszyłem się z tej wiadomości i pomyślałem, że Pilgrim jest poważną firmą turystyczną, skoro ma do dyspozycji kartografów. Jeszcze nie tak dawno podobne firmy zajmujące się obsługą turystów zagranicznych były nieoficjalnymi rezydenturami któregoś z sowieckich wywiadów. Nie jestem pewien, czy Pilgrim przyjął ten sam status, ale dużo wskazuje na to, że tak. Pierwsze moje spostrzeżenie dotyczyło powierzchowności pracowników tej firmy. Każda twarz bez wyjątku zdradzała ponadprzeciętną inteligencję. Jest powszechnie wiadomo, że na całym świecie wszystkie służby specjalne rekrutują swoich pracowników spośród najzdolniejszych absolwentów różnych wyższych uczelni. Po drugie, Turystyka niekonwencjonalna w Rosji jest jeszcze w powijakach i nie może przynosić dochodów, a w skomputeryzowanej filmie Pilgrim widać, powodzi się aż nadto dobrze, co może świadczyć o dofinansowaniu firmy przez rząd. Ponadto bezpośrednie kontakty z rosyjskimi biurami podróży rozsianymi po całym świecie same mówią za siebie. Nazajutrz, wcześnie rano, wyruszam obejrzeć nową, demokratyczną stolicę Rosji. Moskwa to prawdziwa metropolia, 12 milionów mieszkańców. Tłumy ludzi przeróżnych narodowości, wszędzie panujący pośpiech w centrum miasta Zachód. Szare i ubogie do niedawna wielkie domy handlowe błyszczą szyldami wszystkich znanych firm zachodnich. Jest kolorowo, czysto i bogato, ale nie do końca, gdyż widać również resztki starej komunistycznej stolicy. Bieda i ubóstwo większości mieszkańców są aż nadto widoczne. Ludzie w sile wieku żebrzą na ulicach bezrobocie i horrendalne ceny, które kilkakrotnie przewyższają ceny, na przykład w córychu. Dochodząc do Placu Czerwonego, przypadkowo trafiam na uroczystości związane z uroczystym poświęceniem cerkwi, usytuowanej tuż przy placu Defilat, naprzeciw Kremla. Jak się dowiedziałem, świątynia jest wierną rekonstrukcją stojącej tu kiedyś cerkwi, którą w przeszłości na rozkaz Stalina zburzono i przez wiele lat nie było po niej śladu. Podobno przeszkadzała zakręcającym w czasie defilat czołgom. Tylko dzięki odwadze pewnego architekta który podczas rozbiórki w tajemnicy sporządził jej plan, zdołano ten zabytek wiernie zrekonstruować i ponownie oddać do użytku wiernych. Snując się po Placu Czerwonym, widzę parę nowożeńców składających kwiaty przed zamkniętym już definitywnie mauzoleum Lenina. Kwiatów leży tu dużo, więc przypuszczam, że ofiarowują je nie tylko młode pary, to pewnego rodzaju fenomen w dziejach ludzkości, kiedy to ofiary dobrowolnie składają cześć swoim oprawcom. Podobną sytuację zaobserwowałem przed gmachem, w którym mieści się muzeum poświęcone panu Leninowi. Tu z kolei tłumy protestują przeciw projektowi zamknięcia tego obiektu. W 1956 roku wolno było usuwać pomniki Stalina. W 1991 roku dzierżyńskiego, lecz do dziś nikt nie odważa się tknąć pamięci po Leninie. Wciąż jeszcze panuje wszechobecny kult jednostki. Na czym polega ta siła? Na tandecie ideologii? Na fantastyczności zjawiska? Koło południa idę do pielgrzymu na spotkanie z kartografem Anton przedstawił się człowiek od map. Anton mówi dużo i z przejęciem, starając się na każdym kroku podkreślić swoją wyższość w związku ze znajomością kartografii. Operował niezrozumiałymi dla mnie terminami. Czasami tak się zagalopowywał, że odnosiłem wrażenie, że facet jest rąbnięty. Syberia, rzeki, to nie miejsce na przejażdżki samochodowe. Sam niewiele o niej wiem, gdyż tylko... Kilkakrotnie tam byłem, a środkiem transportu był nie samochód, lecz samolot. Uważam ten pomysł za nierealny. Syberia to nie setki, lecz tysiące kilometrów. Bezdroża, bagień i Bóg wie czego jeszcze. Owszem, w pobliżu wielkich miast są drogi, ale występują w odcinkach nie łączących się ze sobą, więc generalnie dróg nie ma. Przygotowałem mapę, ale nie wiem na ile będą przydatne, bo... Mogą być bardzo niedokładne. Nie myśl, że mamy złych topografów i kartografów. Nie w tym rzecz. Za czasów ZSRR mapy były objęte najściślejszą ochroną i tajemnicą. Jedną ze specjalności fachowców od ochrony kraju była dezinformacja. Dlatego produkowano miliony niby dokładnych map i umiejętnie podkładano je tak, by przypadkowo dostały się w niepowołane ręce. Teraz przy tym całym zamieszaniu mało kto wie, które są prawdziwe, a które nie. To dopiero zobaczysz na miejscu. Może być tak, że mapa bardziej dokładna okaże się mniej przydatna. Gdzie ma być miasto, będzie pole, a gdzie jest zielona plama, która oznaczać może tajgę, natrafisz na step. Możesz też raptem zobaczyć kilkutysięczne miasto, którego próżno szukać na mapie. Ścieżki mogą być tam, gdzie spodziewałeś się, że są drogi. Na Syberii wszędzie będzie czekała na ciebie niespodzianka. Przed tobą setki rzek, ale nie wiesz, że zostaniesz most, choćby był wyraźnie zaznaczony na mapie. Może będzie kursował tam prom, a może nie, ale jak spotkasz ludzi, to zawsze pytaj. Miejscowi wiedzą, co jest w promieniu ich domostw. Anton położył na stole plik map, z których odczytałem, że należą do sztabu generalnego armii ZSRR. Przed opuszczeniem terytorium Rosji wszystkie te mapy muszą powrócić do firmy, powiedział. Tu są zaadresowane koperty, dzięki którym będziesz mógł odesłać z powrotem mapy odcinków, które już przejechałeś. Kopertę wystarczy oddać na poczcie, a jak jej nie spotkasz, to na posterunku w Gaj lub w jakimkolwiek urzędzie. Podziękowałem za wypożyczenie map i dobre rady. Pożegnałem pracowników pilgrimu i bezwłocznie ruszyłem w drogę, by jeszcze przed zmrokiem wyjechać z Moskwy. Na rogatkach uzupełniłem paliwo i ruszyłem drogą numer 7 w kierunku Kazania. Wicirurg, obietajcie, boju baj! Над горами солнце тает, баю-бай. Листья шепчутся устало, баю-бай. Тихо яблоко упало, баю-бай.